Bungę. Ale to jest jakiś prank, czy to? Coś chcecie mi udowodnić? A prób. Siemanko widzowie, witamy się z wami w kolejnym odcinku Bungie. A dziś coś dla was, dawno dla was nic nie było. Dzisiejszy odcinek jest realizowany we współpracy i postanowiliśmy wspólnie z chłopakami, że postaramy się to jak najlepiej wykorzystać i jak najlepiej spożytkować. Jesteśmy w jednej z zaprzyjaźnionych galerii w Poznaniu i będziemy się poruszać... Ile to masz wyświetleń? 6 godzin ma 10 tysięcy wyświetleń już. Po sklepach, a co będzie się dokładnie działo, to wam powie Patryk. Mamy przygotowane koło fortuny i przy współpracy z Revolut będziemy rozdawali wam po prostu prezenty w różnych sklepach w galerii. Całość będzie polegała na tym, że będziemy się poruszać po dowolnie przez siebie wybranych sklepach i wspólnie z Patrykiem będziemy sprawdzać, która osoba zasługuje na to, aby właśnie ona dostała kartę, na której będzie przypisany limit. Limit, który jest dostępny, jest to od 50 do nawet 3000 zł, także szczęśliwie czy szczęśliwicka. Ale jest mały haczyk. Jeżeli ktoś wylosuje daną kwotę, jak której nie będzie wiedział, bo tylko... razem brzuch zaboli od pizzy. To przykurw takiego zmiennego nie. My będziemy znać tę kwotę i ją przekroczy, tak, czyli będzie chytry, to jest szansa, że po prostu straci możliwość kupna tego, ponieważ na karcie będzie limit. Jeżeli przekroczysz daną kwotę, no to niestety nie dostajesz prezentu. Transakcja może po prostu zostać odrzucona, tak? Ale oczywiście osoba... Chyba mam już halucynację od tych bąków, bo coś słyszę, a nic się nie dzieje. Będzie o tym poinformowana, że takie limity są, a co ona już zrobi i jak ona zadecyduje, to jest tylko i wyłącznie jej decyzja. Tak jest. A więc tutaj mamy kartę Revolut, którą dostaliśmy. Otwieramy, musimy ją wyciągnąć. Dziękuję za piąty miesiąc. A Revolut to nic innego jak bank internetowy, gdzie jeżeli zarejestrujecie się, to tak naprawdę w 5 minut możecie otworzyć konto dla siebie. Revolut oprócz podstawowych funkcji taki... Amerski poeta. Ludzi, które możemy... Szczęśliwców. Szczęśliwców, na których trafimy, tak? Tak. To jaki sklepik pierwszy? Ja bym elektronikę zostawił na później. Na koniec. Chodźmy może z butami. Tak, już zostałem z ten Revolut, a za Twitcha nie zapłacili. Tam, gdzie ja zawsze buty kupuję. Wiem gdzie. Wam widzowie w tym czasie przypominam o tym, aby zostawić oczywiście łapkę w górę, subskrypcję. Mam już 400 tysięcy subskrypcji na 500 000 wielkimi, ale to wielkimi krokami. Ja mam o tego ręce wszystko. My już mówiliśmy widzowie wiele razy, po prostu jest bardzo dużo osób. Ja wam mogę powiedzieć prawdę. No, pracuję nad tym specjalem, tylko jeszcze po prostu nie zacząłem. Ale no będzie, kurwa, to będzie, no. Trzeba zaangażować w to i nie da się tego zrobić z dnia na dzień, ani nawet z miesiąca na miesiąc. Potrzeba kilku miesięcy. Jesteśmy pod sklepem, losujemy limit, mamy koło fortuny, Kubuś. To co? No to losujemy, Kubuś. Tysiące złotych. No dobra. Ja myślę, że ludzie i tak nie będą myśleć, że nie tyle jest. Nie na buty, mi się wydaje. Cicho. Co, zdjęcie? To pod jednym warunkiem. Jak weźmiesz udział w odcinku? Specjal na PZK to specjal na milion. Nic nie musisz robić, możesz zarobić. No. A jak jest tego warunek? Mamy taką akcję z firmą Revolut. Będziesz miał na tej karcie limit. No. I nie możesz go przekroczyć. I musisz wejść do tego sklepu. Do tego? Kupić to chcesz, tak. Ale przekroczysz limit, który no my ja mamy... mówiłem właśnie, Patrykowie, że zajebiście się ubiera na takie filmy, gdzie trzeba gadać do ludzi, czy może chcą wziąć udział w odcinku i że jest, trzeba wytłumaczyć jakiś skomplikowany proces, że jest jakieś kurwa koło fortuny. I takie sprawy. Karcie? To odrzuca transakcję. To odrzuca transakcję i nie płacimy za to. No dobra. Dobra? Nie ma sprawy. Przybijamy? No to przebijamy. Dobra widzowie, ustawiamy limicik, czarna metal, ustawienia, limit wydatków. No widzisz? Ale ogólnie... No dobra. No to zapraszam do sklepu. Coś myślałeś ostatnio na coś, co mógłbyś sobie kupić, coś potrzebowałeś? Nie. Może jakieś bluza fajna, albo koszuleczka. Patrzymy, nie klepło. O tak, to gdzieś cię kołchać. Niestety byśmy musieli zabrać mu parę gony i oddać tu co pani. Powiem ci tak, limit jest, a ty decydujesz. Przejdziemy. O, kolega podoba mi się, przejdziemy, nie rzucił się od razu łapczywie. Kurczę, nie będzie za dużo. A ile tam jest cena? 150. 150. No nie wiem, stary. Stary, ja nie wiem, no co on ci powiedzie, nie będę cię decyzji podejmował. Dobra, jak to mówią, to nie ryzykuję, w Rawiczu nie siedzi. Kurde, bierzemy. Ale szanuję za Jordana ogólnie. No Jordan, no daje, stary, nie? Nie szaleję. Na pewno? Nie szaleję. Nie chcesz testować szczęścia? Nie. A szkoda, że mu odrzuci. Proszę, ja przekazuję ci kartę i ty zobaczysz, tak, to jest challenge. Kolega nie wie, ile ma pieniędzy, więc może być transakcja odrzucona. Więc może pani na razie skasować i przygotować produkt, bo nie wiemy finalnie, czy będziemy brali. No tak szczerze, co myślisz? No kurczę, nie wiem. Zobaczymy za chwilę. Dobra, to ty kliknij enter, bo to pin wpisany. No. Dobra. Powiedz, ile myślisz, że miałeś limitu? No bo transakcja przeszła, 150 zł było. Dobra, tak nie jest, 300. Gratuluję! Trzy koła mieć. Nie! Mam nadzieję, że koszuleczka jest mocna. Nie! Dzięki. Nie, to mogę pół sklepu wykupić. Ale teraz taki zawiedziony. Zawsze lepsza paczka 50. Według mnie wyglądasz jak cygan.
Ty wyglądasz jak gówno. No i co z tego? Ale, tak, oczywiście. Ale... Każdy może mieć swoje własne zdanie, tak? No, artykuł Konstytucji 25 mówi jasno. Jest chytry. Ale jest koszuleczka, my przekazujemy. O, dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Jonas, a jeszcze fotę musisz lecieć. A, fotę chcesz? No, tak. A my szukamy kolejnych i idziemy zmienić sklep. Więc tak, Kuba ma największe ciągutki do f***u, więc liczymy na jego szczęście, jesteśmy pod Lego. I ma największe szczęście, nie tylko ciągutki, ale jakby to te ciągutki przekładają się na szczęście, a chcemy, żeby wylosał jak największy limit, żeby jakieś dziecko uszczęśliwe. Tak, nie miał serduszka zranionego. Jedziemy, dawaj. 250. A jakbyśmy tu oszukali i po prostu dali trzy koła znowu na tym limicie? Bo wiesz, weźmie jakiś zestaw za 300, odrzuci mu to, on będzie już stał, to trzymał i będzie... O, napisałeś 25. To jest taki mem z Dawidem Jasperem, jakby coś nie zakumał. Zróbmy trzy koła. Dobra, to szykujemy, bo tu chodzi o dziecko. Kręcimy. Pytałeś nas o zdjęcie. Tak. A chcesz wziąć udział w odcinku? Chętnie. Lubisz Lego? No lubisz, bo jesteśmy w sklepie Lego w sumie. Powiedz mi, prowadzimy taką akcję, dostaniesz od nas kartę bankomatową. Na niej będzie limit. On to w ogóle wygląda jak z jakiegoś serialu, kurwa, albo z reklamy. Nie możesz go przekroczyć. Jak przekroczysz, no to niestety nie ma prezentu. I ty możesz sobie, nie musi być to na przykład jeden zestaw, możesz sobie wziąć, nie wiem, jakieś dwa, trzy. Decyzja jak należy do ciebie. Mam jeszcze chwilę czasu? Masz, my tak chcemy popatrzeć, wiesz, co będziesz celował. Dziękuję, Dawcie, aż szósty miesiąc. Ile możesz mieć tak limitu, tak jakbyś strzelał? Do 200-250 zł, jakoś tak. Okay. Okay. Nic nie możemy podpowiedzieć. Nic nie możemy podpowiedzieć, ale no... Taka szansa się nie zdarza codziennie, więc ja bym też ryzykował. Ja też bym ryzykował. To chyba to bym wziął. Podżeganie młodych do ryzyka i hazardu, nice. 209. No ja bym wziął większy. To jest rzecz, którą byś był w stanie pewnie, sam kupić. Sam kupić, albo poprosić rodziców, albo zarobić u rodziców. Więc jak masz taką szansę, że jest jakiś limit, to ja szczerze osobiście wolałbym nawet przeliczyć się z limitem, ale zaryzykować i wziąć jeszcze coś, nie? Ale nie podpowiadam, możesz wziąć tylko to. No, może zaryzykuję i to wezmę. Oho, większy zestawik. Chyba ostatecznie. Większy ostatecznie? Tak, ostatecznie. A jaka tu cena? 300 zł. 300 zł? Mhm. Na pewno? Na pewno. Jesteś pewien? Jestem pewien. No to do tego kasy. To jest, proszę, trzymaj. 299 zł i 99 groszy. Daj młodemu wcisnąć zielone. Nie, patrz, nic się nie stało. Dzięki. Jest, a ile myślisz, że miałeś limit tak na serio? Nie wiem, jakoś chyba do 350 zł, tak mi się jak wydaje. Jak masz, ktoś ci mówi, że masz zaryzykować, to ryzykuj i miałeś 3000. O kurde. Dobra, dzięki wielkie. Ale tak przyszło. Proszę bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki, powodzenia. Ja już tak chciałem, żeby on wziął ten... Ja chciałem tego robota, żeby on... Ja nie wiem, jak się nazywa, bo jest Star Wars. Ja już chciałem mu powiedzieć, dobra, wiesz to. No ale nie możemy. Ale fajnie wychowany, grzeczny, wiedział o tym, wiesz, rozkminił se. No nic, no to idziemy. Patryk teraz już krzyczał na ludzi, że mu gadają w trakcie odcinka. I właśnie mówi, że się wstydzi podejść. A chcesz wziąć udział w odcinku? Tak. Coś pani poszukuje dla młodego? No, dres. To teraz robimy taki moment. No to niech pani słucha teraz. Mam współpracę z taką aplikacją Revolut, internetowym bankiem. No. I my kręcimy sobie. Jeżeli pani nie przekroczy limitu, to my... To transakcja przechodzi. A jak nie, to pas... Sama. Nie, a jak... Znaczy, bardzo dobrze pani tak odrzuca i wtedy ewentualnie samemu. Bawimy się tak? No dobrze. To nic my... nie macie do... Co ty piszesz? Dzięki za ósemkę. Co ty piszesz, manem? To my idziemy zakręcić limit. I za sekundę do pani wracamy, a pani może już ciuchy ewentualnie. Okej. Okay. Proszę, daj ciuchy. Ile? Przecież ty z chłopiec zbankrutujemy. Wiecie, w Nike rzeczy... Cicho, jest gig. Bez spodenki, tak? Tylko spodenki? A ile one kosztują? Nie, ja tą bluzę chcę jeszcze. Ooo! To jest stanowcza kobieta, wiecie, co chce od życia. Tak jest, te dwie rzeczy. Okej. Witam, Dżuchaj. A tak szczerze myślisz, że przejdzie, czy...? Wątpię. I brawo, stary. Mega. Czy mama? Nie, babcia. Babcia, jak cię babcia na minę wpieprzyła. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Dokładnie. Ile? 829. Młody, kliknij zielony, bo to ty będziesz widzieć, czy ci pójdzie, czy nie. O Jezus! Poszło. Źle wróży. Thank you! Super! Patrzcie, jak ręce zatarła. Widziałeś? Powinieneś babcię ucałować. Możesz sobie wybrać ode mnie teraz. Ile tu było limitu? No, 1000. 3000. Ery, wiesz co mówiła. Ale tak na poważnie to wszystko? To bardzo dziękujemy. Gratuluję pani ryzyka, bo bluza widziałem 530. Tak, super. Ej, dziękujemy wzajemnie. To jest
to jest Bungie, widzowie. Ej, ale cieszę się, że on miał trzy koła, nie? Ja. 250 i chłopie by mu odrzuciło, ja bym się popłakał, nie? Nie, zajebiście. Lecimy szukać kolejnej osoby i teraz zmieniamy troszeczkę taktykę i wychodzimy. Znajdziemy kogoś i po prostu zapytamy się, czy tak, i wtedy, który sklep? On wybiera, nie my. Czyli mała przechadzka po galerii. Żebyśmy nie robili spacerów, bo na koniec galerii tam będzie 5 dych. Co? Oj! Co się dzieje? Przerwa na obiad chyba. Nie no, tu ewidentnie tutaj wynika z tego, skąd bluza? Że jest przerwa. Gdzie moja bluza? To co, owsianka? Kurwa, albo z Asasa, albo z Primarku chyba. Kosztowała ze 100 zł. Od jutra wracam na catering i robię formę życia teraz. Ja nie mam. Panie Rewolut? Pojedlim, popilim. Wierzysz w moją metamorfozę? Daj Rewolut. Wierzysz w moją metamorfozę? Daj Rewolut. Nie, nie wierzę akurat. Widzowie, Rewolut sprawdza się wszędzie. Ej! Serio się zaświeciło na zielono? Chodźcie na chwilę, bo widzę, że się uśmiechacie. Siedzicie na zakupy? Ej, to było pojebane, ja to w ogóle tego, ja myślałem, że on nastroluje ten ziomek, nie? You don't speak Polish? We got the channel on YouTube. You decide the shop, we are just need 1 minute to take a fortune wheel and see what amount of money you got. Okay, sure, so I will check inside the room. Okay. Trzy koła. Jakubik. 300 zł, okej, okay. Do Sizera jest okej. Okay. 300 zł limit. Patryk ustawia, a my idziemy zobaczyć, co oni wybiorą. Ustawienia, limit. 300. No i jest ustawione. Będzie działać? Będzie. NBA fan? Yeah, I like NBA. Yeah. I like your video too. Only LeBron James. Oh yeah, you like Lakers? No, not the Lakers. Just LeBron James. Just LeBron. Oh, what's your team you like? Where LeBron is, I am there. Lakers now. Yeah, yeah. Ile? 150. You know what, I need skarpet. Skarpetki. Skarpetki? Yeah. Gdzie go znalazłaś? W Polsce. Wow, w Polsce. A skąd jest? Tam, on jest w Francji? Tak. Skarpety. Zamiast koszulki. Może wziąć kilka rzeczy jak coś. I need to not be shy and stressed, yes? Okay, if so let too, me... If you be too greedy, you can break the limit, you know. I break the limit of calories every day. One shot for sport. Oh, thank you. You watching our videos? Yeah, because my... Bo mijałem was w galerii jak szliście w trójkę i operator minąłem się z wami i się przywitałem, ale chyba tylko bandura zobaczy. Chyba w środę, nie pamiętam. Chyba tak, no. Okej, bo powiedział wcześniej. It's making me progress in Polish. Now I'm saying the kurwa, ja pierdolę, co ty robisz? Yeah. I meet her family, I say, o kurwa, siema. O kurwa, siema. Ogląda nasze filmiki normalnie, bo mówi, że mu pomagają w polskim, nie? Ogarniać polski. I mówi, że poszedł do jej rodziny i mówi, o kurwa, siema. Jest good. Tylko spodenki? No tak, tylko short. Kurde. Tylko short. And socks? And socks, dobra, let's go. Okej. Okay. Panie go na minę teraz. Alright. Okej, okay. That is all? Yeah, I don't want okay. to be excessive. What limit is this? What limit? No, what do you think? What amount of money you got? In limit 200, I would say. 200? Maybe okay. more. 231. 231. Tak? You can click the... button? Trzy dwa jeden bungee. Trzy dwa jeden bungee. It's good. It's good. Your limit was 300. Oh, perfect. Pretty close. No, dzięki. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Widzowie, spróbujemy przekonać kogoś. Ja nie wiem, czy on trollował, no bo to był Francuz, więc no jak ma babę Polkę i uczy się po polsku mówić, to może mówić sobie dobra, okej, okay, kurwa, let's go na przykład, nie? Ale na moje, no nie wiem. To nas w ogóle nie ogląda, bo naprawdę ciężko są bo ludzie. Mówił po francusku ogólnie. Przed chwilą dwie panie odmówiły, chyba bały się, że karta jest kradziona w ogóle. Powiedział, że nie są żadnej karty. No ale nam chyba źle z oczu nie patrzy, prawda? Nie no, jakby tak Patryk, już to kiedyś mówiłem w którymś odcinku, że jakby tak Patryk do mnie podszedł, to pewnie, żebym się zgodził. Ale widzicie, widzowie, Bungie International. Ogląda nas nawet widzowie z Francji. To co? Chcesz wziąć udział w odcinku? Co prowadzimy dzisiaj taką akcję, że mamy kartę od Revoluta, na której jest limit. I my go losujemy, tego nie znasz limit. Tu idziesz do sklepu, kupujesz co chcesz. I jeżeli się zmieścisz w limicie. To są rzeczy twoje, jak nie, to przegrywasz. Zajebisz. Dobra, taki sklep. Wiecie co, szukam słuchawek dla moich bezprzewodowych na prezent na urodziny. Może euro, bo tu nie ma nic takiego. No powiem ci tak, że limity są różne, nie? Możemy pójść do euro, stracimy czas i że na przykład nie, nie wiesz o co chodzi. Coś to bliżej, nie biorę, zróbmy nie. coś bliżej. Coś bliżej? Patrzcie do na tyle. Co? No dobra, to my no, musimy wylosować limit. To nie podglądaj, patrzcie. Dobra, to losujemy panowie, chodźcie. Ile? 50 zł. No to co, lecimy. Na spokojnie, ty ustawisz przy kasie to. Tak, żeby tak. To działało. No możemy wejść. Wylosowali? Wylosowamy, tak. No. Czy w Poznaniu można nagrywać, czy was się nie dojebali? Nie można nagrywać, ale my nie kręcimy tego w Poznaniu. Sprawdzałem. Jak widzisz, nie widzisz loga galerii, więc no nie jesteś w stanie zidentyfikować, co to za galeria, tak? A ja jako tutaj jeden z operatorów potwierdzam, że to nie jest galeria Poznania. Ci podoba. Ile kosztuje? 139 to jest setka. No dobra.
ten był spoko, ten był lepszy. Ten jest niewiele droższy, 170 i wie. To wszystko? Jakiś pako na ba? Ma. To idziemy do kawy. Idziemy, zobaczymy. A przed tym jakąś ile możesz mieć limitu? Myślę, że około 350 zł. 144,58. Kartą? Dobrze, ten rabat jest. Pan nie wciśnie. Transakcja odrzucona. Trudno. Dzięki. A jak myślisz, ile był limit w takim razie? 100. A wiesz, jakie były limity? Od 50 do 3 koła. Ludzie mieli się dwa razy trzy koła, ale na przykład brali koszulkę za 100, nie? No nic, stary. Tak niestety. Takie są zasady. Takie są zasady. Niestety tak trafiło, że jesteś pierwszy, ale miło było. Może kiedyś się jeszcze uda. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie, trzymajcie się. Hej. Nigdzie nie idę już. Nie. Kończymy, Ani. 14 kółko. Dzienny limit kalorii. No znowu muszę przyjąć burgera, tak? Przecież to jest 60 kółko, człowieku. Ja dzisiaj mam 7 km biegu i 20 basenów po 50 metrów. I karate. Karate. Ale to jest jakiś prank, czy to? Coś chcecie mi udowodnić? Ja nie chcę chodzić. Ja chcę znaleźć ludzi. Ja bez soku nie zaczynam odcinka teraz. Serio, to nic nie kosztuje, tylko pani może zyskać. No to możemy iść do Zarachon, na przykład tam. Dobra. Jeden zabach mi się widzi do mieszkania. Tydzień temu to było nagrywane. Czuję, że ogólnie... Ej, no dobra, ale jak to jest, że ja sobie śpiewam This Bitch Is Love Sosa i nagle tank wychodzi sobie z Chief Keefem i leci Bitch Is Love Sosa? To jest kurwa symulacja, rozumiecie? Jak ja wstałem rano, bo na walkę zaspałem, kurwa, zobaczyłem, do czego on wychodzi, mówię, nie, no mogę postawić pieniądze. Wydaje mi się do stówki. Tutaj się wydaje, że Zarachon też nie jest jakoś, nie będzie. Ale trochę, jak jakoś tam pościel sobie wziąłeś, coś, to wiesz. Zobaczymy. To chce kliknąć? 3 koła pewnie. 80 razy. 250. Myślę, że to jest dobry limit. Przyjemnie. No to chodźmy, bierzemy co pani. A ile pani myśli, że jest limit? Pani chce to. Dobrze. Tylko to? Ile to może kosztować? No to kosztuje akurat, no nie całą stówę. 89. Ale... Nie, no ja nie jestem taka zachłanna. Jak to przejdzie, to będzie super. Będzie fajnie. A jakiś drugi zapach się pani podoba? Znaczy, wie pani, ja mogę panią równie dobrze pchać na minę. Jakby tak sam podszedł do pani, to się by pani wystraszyła pewnie. Nie, chyba aż tak. Że pani torebkę złapie, czy co? Możemy doliczyć. 50 zł. A ile pani myśli teraz, że ma pani limit? 150. 150. Pani zobaczy, czy będzie zielone. Może pani zielony kliknąć, zobaczyć, czy przejdzie, czy nie. Proszę. Pani 250. 250, no to super. Widziałem, że Drake ustawił, widziałem. Krąpa Drake'a się przerwała. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, miło mi to. Ogólnie pula była od 50 do 3000 zł. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy. Panią już zapachów. Proszę sprawdzić kanał. Do widzenia. Yes! Udało się. Ej, Bungie jest zbyt familii, nie? Wszyscy trafiają. Popytujemy się, czy nie, 5 osób. Nie, Bóg. Ale nie, mi się serce wyzłamało. Dobra, postanowiliśmy, że ostatnim sklepem będzie sklep elektroniczny. Postaramy się znaleźć kogoś, no bo tutaj może być grubo, jak będzie limit. Co? Szukamy jakiejś dobrej. Może już zalosujmy limit. Zalosujmy już limit, żebyśmy wiedzieli, z czym wchodzimy. 5 tych. Dobra, to koło, przepraszam was, ale... Ej, dobra, bo... Ile? Ogólnie? Ogólnie? To koło nie ma procentów jakby, to nie jest... Nie ma, ale dobra, no masz procenty, bo jest tylko raz trzy koła. No to co? No dobra. To na co pani się czaiła? Głośnik i monitor pani mówi. Głośnik i monitor chyba pani powiedziała. No, ale chyba ja są głośniki. No my nic nie możemy sugerować. Marshall. A, to fajne. Ale tak jak mówię, jak to się nie zdarza codziennie coś takiego, to warto ryzykować, nie? Ale ja pozorna nie będę. No dobra. Ile on kosztuje? 1100 zł. No to próbujemy, trzeba wołać kogoś, żeby ten... Z tym panem nie chcieliście iść do euro? No tak, bo to jest siostra Kalesona, nie? I po prostu ustawka. Pani chce? Logiczne, że nie będziemy wydawać takich pojebanych pieniędzy jak, nie wiem, 1000 czy 3000 zł na obcych ludzi. Jeszcze nie wiem, jakbyśmy robili jakieś openingi dojebane czy coś, to faktycznie, kurwa, głupio by byłoby nie wydać, ale tak? Wiadomo, że ustawka, chłopie. Okej, okay, no to już idziemy w takim razie. Klasyczna ustawka. Pozdrawiam TikTok. Jakaś pani niepewna jest. Tak, jest. Czego się pani obawia? To pierwsza taka poza tym, kurwa... Jaka to bluza? No, my staramy się tak właśnie przyjemność robić. Chociaż jaka to bluza? Mówiłem albo z Asosa, albo z Primarku. Nie wiadomo w sumie, czy się pani uda, bo... Rozczarujemy panią. Zdarzyły się transakcje dzisiaj, które były odrzucone. I pani daj może zielony.
Ale to trzeciej generacji to jest co, naprawdę? Przeszło. Nie trzeba potwierdzać. To jak pani teraz już wygrała 1100 zł, to jak pani myśli, ile pani mogła mieć limit? 1500. 3000. To nic, ja nie jestem pazerna. Paragon. Trzeba by ci pani zabrać jeszcze. Jakie chłopaki umieliście. Dlatego mówiłem pani, dzień. Tak próbowałem pani się posunąć. A jak się nazywacie? Bungee. Z oficjalne przekazanie. Za bluza Fear of God za 17 000 zł. Patryk, nie kradnij. Czekaj, no bo już wydamy. Ale to pan pracuje, to a nie ty. Nie damy tej pracy. Nie wiem. To jest tylko pod film. Gdzie przecież? Proszę. Super, dziękuję. Proszę. Dziękujemy. Dobrego. Miłego odsłuchu. No nic, widzowie. Ten piękny dzień. Powiem wam tak, no dobrze wyszło. Praktycznie nie odrzucało. Dobrze nie było, nie spotkaliśmy Pauliny tej od... Już nie od Mini Majka, bo by nam kurwa wyjebała transakcję na 100%, by odrzuciło. Skomentuję to tak.